Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak zrobić sernik na zimno z brzoskwiniaki. Dajcie łapki w górę, napiszcie w komentarzach i czy ten film Wam się podobał? Zaczynamy! Tak. Zaczynamy od przygotowania galaretki, ponieważ ona najdłużej będzie stygła. Do dużej miski przelewamy 800 ml gorącej wody i dodajemy do niej dwie galaretki owocowe. Ja użyłam cytrynowych, można je zastąpić brzoskwiniowymi lub o każdym innym dowolnym smaku. Galaretki dokładnie rozpuszczamy w wodzie i odstawiamy je do przestygnięcia. W tym czasie rozkruszamy 20 sztuk herbatników, można użyć do tego blendera. Ciasteczka przekładamy do miseczki i dodajemy do nich 80 g rozpuszczonego masła. Uważajcie, aby masło nie było gorące, tylko lekko przestygnięte. I ciastka z masłem dokładnie mieszamy. Gdy powstanie kruszonka, przekładamy je na spód tortownicy lub foremki wyłożonej od spodu papierem. Można wyłożyć również boki. Moja foremka miała średnicę 24 cm. Gdy mamy gotową galaretkę i spód, przygotujemy krem. 15 g żelatyny zalewamy 90 ml zimnej wody. Żelatynę odstawiamy do napęcznienia, a gdy napęcznieje, powoli rozpuszczamy w mikrofalie. Do misy miksera wrzucamy kilogram twarogu mielonego sernikowego, 60 g cukru pudru oraz 200 g jogurtu naturalnego greckiego. Te wszystkie składniki wystarczy wymieszać do momentu, gdy się połączą. Gdy masa będzie jednolita, wlewamy żelatynę. Żelatyna nie może być gorąca ani zimna, ponieważ wtedy w cieście powstaną gluty. Gotową masę przelewamy na spód z herbatników. Po godzinie masa powinna od góry lekko stężyć. Wykładamy na nią odsączone owoce brzoskwin. Do całego sernika potrzebujemy brzoskwin z jednej puszki. Owoce zalewamy warstwą galaretki i wstawiamy na 20 minut do lodówki. A gdy galaretka stężeje, nakładamy drugą warstwę. I ciasto schładzamy w lodówce przez co najmniej 3 godziny, najlepiej przez całą noc. Po tym czasie możemy wyjąć je z tortownicy lub wykroić z rantu. Sernik jest już gotowy. Jest jednocześnie kremowy i lekki dzięki temu, że nie użyliśmy żadnych tłustych mas. Sernik jest naprawdę przepyszny, a przy tym prosty w wykonaniu, bo jak widzieliście, może go zrobić nawet małe dziecko.